Bibliotece Raczyńskich, która razem z Instytutem Zachodnim postanowiła, że rozpocznie taki cykl wykładów otwartych, które będą się odbywały w naszym budynku, a trochę okazją do tego jest również to, że i Biblioteka Raczyńskich, i Instytut Zachodni w Poznaniu w tym roku mają swoje jubileusze. 70 lat już istnieje Instytut Zachodni, a Biblioteka Raczyńskich 185 lat. Tak więc witam serdecznie na kolejnym wykładzie z tego cyklu. Dzisiaj będzie mowa o stereotypie Polaka w Niemczech, a naszym gościem specjalnym jest pan profesor doktor habilitowany Andrzej Sakson. Witamy bardzo serdecznie pana profesora. Demokratycznych, które szanują demokrację, były państwami stabilnymi. Stąd
niezależnie od naszych sentymentów czy resentymentów, na przykład dotyczących Ukrainy, Polska wspiera starania o demokratyzację tego państwa, o stabilizację. Myślę, że to również w interesie naszego kraju. Wielu badaczy stosunków polsko-niemieckich uważa, że to, co dokonało się po 1989, możemy mówić o nawet o swoistym przewrocie kopernikańskim, swoistym cudem, o swoistym cudzie, gdyż no, dokonały się zasadnicze przemiany w tych relacjach. One moim zdaniem nie byłyby możliwe, gdyby nie dokonało się kilka istotnych wydarzeń, które przed rokiem 1989 nie miały miejsca. Po pierwsze, zakończyła się zimna wojna. Niejako na gruzach PRL i NRD, tak na marginesie dodam, że wielu moich studentów nie bardzo już kojarzy, że było takie państwo, które się nazywało Niemiecka Republika Demokratyczna, albo że była taka instytucja jak Berlin Zachodni. I jak się jechało na zachód, prawda, to trzeba było za 4 razy przekroczyć granicę. Pierwsze polsko-nerdowską, jeżeli się jechało bezpośrednio, na przykład od Ruszwiku, potem między Berlinem Wschodnim, Berlinem Zachodnim, z reguły na Friedrichstrasse, potem Wanzy, prawda, i Grybnice, między jak się wjeżdżało z Berlina Zachodniego, z Wschodniego do Zachodniego, no i potem jak się wjeżdżało do Republiki Federalnej. Innymi słowy, po upadku tych państw, upadku systemu komunistycznego i zakończeniu zimnej wojny, powstały dwa demokratyczne państwa, Polska oraz Zjednoczone Niemcy. To skutkowało między innymi tym, że oba te państwa zawarły dwa fundamentalne traktaty istotne z punktu widzenia procesu pojednania porozumienia polsko-niemieckiego, mianowicie traktat z 1990 roku o uznaniu polskiej granicy zachodniej oraz 1991 roku traktat o dobrosąsiedzkich stosunkach między Polską i Niemcami. One stworzyły swoiste ramy i taką instytucjonalne fundamenty pod podstawę porozumienia polsko-niemieckiego. Powołano szereg różnego rodzaju instytucji, które miały działać na rzecz właśnie tego porozumienia i pojednania. Proszę Państwa, no, można by zadać pytanie, czy ten traktat polsko-graniczny z 1990 był taki ważny. Moim zdaniem był bardzo ważny, bo co prawda mieliśmy traktat Skorzelecki z 1950 roku, zawarty między Polską a NRD oraz 1970 z grudnia między Polską a RFN, ale w Konstytucji Republiki Federalnej i w ustawie zasadniczej był wyraźny punkt, że dopiero Zjednoczone Niemcy mogą zawrzeć traktat, który będzie de facto wiążący i ostateczny w sprawie granic. Innymi słowy mówiąc, te traktaty zarówno z 1950 jak i 1970 ważne dla naszego kraju były jednak w dalszym ciągu prowizorium. No, Kohl w zasadzie pod naciskiem państw zachodnich i naszej aktywności premiera Mazowieckiego i naszego ministra spraw zagranicznych de facto pod przymusem tą granicę uznał, specjalnie się nie spieszył, mając między innymi na względy wyborcze. Niemniej jednak te fakty oraz, że dwa sąsiednie państwa są państwami, czy stały się państwami demokratycznymi, wyznającymi wartości wolnorynkowe, liberalne, a od roku 1990 i 2004 roku przynależący do tych samych sojuszy, myślę tutaj o NATO i Unii Europejskiej, spowodowały nową jakość właśnie tych relacji. Te relacje polsko-niemieckie miały i moim zdaniem mają jeszcze dzisiejszego dnia swój istotny wymiar, gdyż tu nawiązałbym do stwierdzenia pierwszego kanclerza Republiki Federalnej Konrada Adenauera, który krótko po powstaniu Republiki Federalnej Niemiec w 1950 roku stwierdził, że przed państwem i narodem niemieckim istnieją trzy ważne wyzwania o charakterze politycznym i moralnym. To jest mianowicie pojednanie z Izraelem, z Francją oraz z Polską. Czym kierował się, jak uzasadniał właśnie wybór tych trzech krajów? No, z punktu widzenia Niemiec dosyć zrozumiały, mianowicie po Holokauście i po zagładzie Żydów.
państwem niemieckim, Niemcami, a Izraelem miały, mają i sądzę jeszcze będą bardzo długo mieć, będą miały charakter specjalny. Z kolei relacje z Francją, podobnie jak i z Polską, określane było jako mianem tak zwanej Erbfeindschaft, czyli tak zwanej wrogości dziedzicznej, czyli no, tych sprzeczności, które były, nawarstwiały się przez wieki i stąd Adenauer stwierdził, że należy właśnie w stosunku do tych trzech krajów prowadzić specjalną politykę. Niemcy powinni się z tymi trzema właśnie narodami i państwami rozliczyć w sposób szczególny i żył to pojednanie tej kategorii pojednania. Nie będę tego rozszerzał, ale ona jest inne, ma znaczenie semantyczne niż same tylko porozumienie między państwami, bo jednak jest to coś większego, co ma wymiar również moralny. Stąd między innymi, proszę Państwa, w stosunkach polsko-niemieckich czy niemiecko-francuskich powołano taką instytucję jak Biuro Wymiany Młodzieży Polsko-Niemieckiej, Polsko-Francuskiej. Nie ma innej takiej instytucji, na przykład Biura Wymiany niemiecko-holenderskiej, czy niemiecko-czeskiej, czy jeszcze niemiecko-hiszpańskiej, tylko właśnie z tymi dwoma krajami. Jako, że no, ciężar tych tragicznych doświadczeń z II wojny światowej spowodował, że ówczesne władze uważały za stosowne powołać taką instytucję, która by zbliżała te dwa narody, próbowała budować właśnie porozumienie i pojednanie pomiędzy narodami. Innymi słowy, dekada lat 90. to okres właśnie tworzenia z jednej strony fundamentów tego porozumienia, ale również realizacji tego, co byśmy określili mianem pojednania polsko-niemieckiego. Proszę Państwa, patrząc z dzisiejszej perspektywy, możemy warto zwrócić może uwagę, że Niemcy są naszym największym partnerem gospodarczym, około 23-4%, jakbyśmy liczyli, procent naszej wymiany handlowej ma miejsce z Niemcami. Co prawda w przypadku Niemiec tu mamy do czynienia z określoną asymetrią, jeśli nie tak dużą wielkością, ta wymiana handlowa między, z punktu widzenia, jeżeli chodzi o eksport niemiecki, import, to wynosi około 4% w bilansie handlowym, ale paradoksalnie, proszę Państwa, ona jest większa niż Niemiec z Rosją, co też świadczy o ciężarze gatunkowym tej wymiany. Proszę Państwa, ostatni okres czasu to również okres dosyć istotnego zbliżenia politycznego między tymi dwoma państwami. W zasadzie od jakichś od 6 polska polityka, co moim zdaniem jest dosyć wyraźnie widoczne, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, jest zorientowana na możliwie bliską współpracę z Niemcami. Te relacje polityczne są moim zdaniem jak poprawne i, żeby nawet nie powiedzieć, bardzo dobre, co nie oznacza, że za chwileczkę, że mamy do czynienia z określonymi asymetriami i określoną nierównowagą. Niemniej jednak, jak Państwo sobie przypominacie, jeszcze kilka lat temu na przykład bohaterem negatywnych polskich mediów była Erika Steinbach, Związek Wypędzonych, Powiernictwo Pruskie, czy też Centrum Przeciw Wypędzeniom, takie kwestie jak odszkodowania związane z II wojną światową. Niektórzy Niemcy pisali pisma do mieszkańców ziem zachodnich i północnych, twierdząc, że te gospodarstwa, które oni użytkują, użytkują w sposób tymczasowy i tak dalej, i tak dalej. Wokół tego toczyła się ożywiona debata i dyskusja. Tak się, proszę Państwa, nawet złożyło, że w roku 2008 roku ukazała taka publikacja, raport o stratach wojennych Poznania, powołany przez Radę Miasta Poznania. Ja byłem nawet przewodniczącym tej komisji powołanej przez Radę Miasta, żeby liczyli między innymi na tej fali, prawda, wzajemnych rozrachunków i rewindykacji w połowie 2005 roku straty, z takim założeniem, że gdyby strona niemiecka no, zaczęła się licytować, to my powinniśmy być też przygotowani na własny rachunek właśnie tych strat poniesionych.
w czasie II wojny światowej. Tak na marginesie w skali polskiej Polacy oszacowali te straty na około 1 miliarda dolarów, a w przypadku Poznania liczyliśmy to na 10 miliardów złotych. Ale te kwestie, jakbyście Państwo, jak śledzicie Państwo, oczywiście obserwowali, no, to, co dzieje się w naszych mediach, praktycznie na dnie funkcjonują. I to zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie Odry. Zostały one w znacznej mierze wyciszone i nawet jeżeli coś niekorzystnego w tych relacjach się dzieje, to zawsze to się przebija do mediów. Na tym tle warto jeszcze, może nim przejdę bezpośrednio do tego zasadniczego swojego typu, swojego wykładu, czy refleksji, warto wspomnieć o tak zwanej chemii między politykami. Otóż wielu obserwatorów tej scennej relacji polsko-niemieckich jest zgodnie, że pomiędzy kanclerzem Angelą Merkel oraz premierem Tuskiem istnieje coś takiego, jak górnolotnie mówimy, chemia, czyli porozumienie, pracowanie na tych samych falach. I politycy ci się dobrze rozumieją, co z jednej strony oczywiście wiadomo, że zarówno jeden, jak i jedni, jak i drugi kierują się racjami państwa, ale no, takie wzajemne zrozumienie jest jednak nie bez znaczenia, bo w sytuacjach szczególnie kryzysowych ma to istotne znaczenie. No, jest pewnym paradoksem historii, a z naszego punktu widzenia tego tematu dzisiejszego spotkania nie bez znaczenia, że na przykład dziadek Angeli Merkel urodził się w Poznaniu i jak wiemy, być może słyszeli się Państwo, nosił nazwisko Ludwik Kazimierczak, prawda, pochodzi z Poznania, jego krewni w Poznaniu jeszcze mieszkają. On potem się przeniósł do Niemiec, a ojciec zmienił nazwisko na Kastner w 1930 roku. Innymi słowy, niedawno okazała się 3 lata temu biografia Merkel i ona o tym wątku wspomina, o czym specjalnie nie wspominam, ale jest to dosyć szczególnie w Niemczech znane. Również jeżeli chodzi o Donalda Tuska, to jak wiemy, jego rodzina pochodzi z Gdańska, z polskiej Polonii, polskich Polaków z Gdańska, część z Kaszub, ale jedna z babć Donalda Tuska, o czym możemy przeczytać oficjalnie w życiorysie, była pochodzenia niemieckiego. Te dwa fakty powodują, że w moim rozumieniu no, jest też jakaś pewna nić porozumienia wykraczająca poza oficjalny protokół dyplomatyczny związane no właśnie z pewnymi losami, indywidualnymi losami rodziny. Stąd moim zdaniem większe zrozumienie dla argumentów partnera i lepsze, bym powiedział, wyczucie tych wzajemnych relacji. No, często tutaj się wspomina, prawda, że sama Merkel wielokrotnie była w Polsce, była jako studentka, potem jako doktorantka, prawda, przyjaciół i tak dalej, to wszystko w jakimś sensie, no i w ogóle, że jest pierwszym kanclerzem, która pochodzi z terenu dawnej do NRD, tam była socjalizowana, chociaż, co jest też dosyć typowe, jej ojciec przeniósł się z Hamburga do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Starsi Państwo pamiętacie, że raczej kierunek migracji był odwrotny, prawda? Raczej większość osób z NRD jeździła do Wielka niż na Odrę. Ale to wszystko, proszę Państwa, powoduje, że my mamy do czynienia z wartymi zwrócenia uwagi interesującymi tendencjami. Proszę Państwa, między Polską i Niemcami istnieją tak zwane obiektywne różnice, tak zwane asymetrie, obiektywne asymetrie, wynikające na przykład z większej wielkości kraju oraz ludności, więc posiadają prawie 2 razy tyle ludności. Inna jest siła gospodarki niemieckiej, inny rozwój infrastruktury, czy rola Niemiec w Unii Europejskiej i w polityce światowej. Proszę Państwa, jednym z tych elementów swoistej asymetrii pomiędzy tymi dwoma krajami, które część miały charakter obiektywny, a część wynikano z określonych uwarunkowań historycznych, cech narodowych i tak dalej, jest interesujący moim zdaniem fakt, też innego rodzaju asymetrii, mianowicie w postrzeganiu
się wzajemnie między dwoma narodami. I tu mamy dosyć interesującą przejaw tej asymetrii i pewną innego rodzaju brak równowagi, polegający na tym, że w Polsce dokonał się głęboki proces przewartościowania, postrzegania naszych zachodnich sąsiadów, można to powiedzieć również i sojuszników, co z perspektywy pokolenia, które przeżyło II wojnę światową, no, może brzmieć dosyć, czy mogłoby brzmieć dosyć egzotycznie, powiedzmy, pół wieku temu. Nastąpił w przypadku Polski taki proces, który socjologowie nazywają procesem urealnienia tego obrazu Niemiec, polegający na tym, że zostały wyeliminowane w znacznej mierze te najbardziej negatywne wyobrażenia na temat Niemców i Niemcy w skali sympatii sytuują się w środku mniej więcej tej drabiny sympatii. Innymi słowy, w przypadku naszego kraju, to potwierdzają liczne badania socjologiczne, nastąpiła wyraźna zmiana nawet takiego realistycznego, pozytywnego obrazu postrzegania Niemców. Szczególnie ona jest widoczna wśród młodego i najmłodszego pokolenia, które nie jest otarczone tymi tragicznymi doświadczeniami z okresu II wojny światowej. Natomiast w przypadku Niemiec ta dynamika przemian związanych z postrzeganiem Polski i stereotypem Polski Polaków nie ma tak wyrazistego charakteru, jak w przypadku naszego kraju. I chciałbym Państwu właśnie tą problematykę niejako przybliżyć, jako również badacz socjolog zajmujący się tą problematyką i spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego te tempo zmian, które w postrzeganiu Polski Polaków w Niemczech, no, dokonuje się relatywnie wolno, niewspółmiernie wolniej niż w przypadku naszego kraju. Proszę Państwa, i to chciałbym uczynić tym głównym tematem, bo tym być może w tym drugim wprowadzeniu, ale stwierdziłem, że no, jeżeli to jest spotkanie poświęcone tematyce polsko-niemieckiej, to warto może jednak o tych głębokich przemianach na wstępie wspomnieć. Proszę Państwa, swego czasu, kilka lat temu, spotkałem się z panią profesor Dorotą Simon-Hites, to jest poseł, niedawna senator ziemi opolskiej, Ślązaczka, mieszkająca w Opolu, osoba wielce za etnolog, wielce zasłużona dla pojednania polsko-niemieckiego i współpracy aktywna na forum. Jest taka instytucja, która jest zapisana w traktacie tym właśnie dobrosąsiedzkich stosunkach, czyli Forum Polsko-Niemiecką, zresztą istniało już przed rokiem 1989. Przez jakiś czas byłem również sekretarzem tego forum. Z reguły patronem był takimi kolejnymi spotkaniami, które się odbywają przewidnie raz w Polsce, raz w Niemczech, przyjeżdżają prezydenci obok, historii spraw zagranicznych, to są również obecni. Kiedyś ta instytucja miała istotne znaczenie, to była takim forum spotkania elit obu krajów. Otóż na jednym takim forum kilka lat temu pani profesor Słonie, którą znam już od wielu lat, opowiedziałem taką oto historię. Była w Niemczech, ona płynnie oczywiście mówi po niemiecku, jako Ślązaczka, prawda, socjalizowana częściowo w okresie III Rzeszy, do studia telewizyjnego, ma taką dosyć istotną debatę na temat stosunków polsko-niemieckich. I ta redaktorka, która prowadziła dyskusję, zapowiedziała ją na wstępie, opowiedziała jeden, no tak, ona podczas uważała, ta osoba prowadząca, jeden z wielu podówczas dosyć popularnych Pólwice, czyli takich dowcipów o Polsce. Miało to jak gdyby tak rozluźnić trochę atmosferę w jej rozumieniu. Ten dowcip był następujący. Jakie jest zdanie, które składa się z czterech kłamstw i z ośmiu słów? A więc cztery kłamstwa i osiem słów. No jest, ten dowcip jest następujący. Uczciwy Polak
ale profesor nie straciła rezonu i zareagowała na to w sposób następujący. Jak powiedziałem, tak, to rzeczywiście dosyć wątpliwej jakości dowcip, ale ja się zrewanżuję innym. U nas na Śląsko-Polskim jest taki zwyczaj, ale nie tylko na Śląsko-Polskim, ale również i w całej Polsce, że przed Wigilią Polacy spożywają karpia, najczęściej, szczególnie podówczas, kupowano żywego karpia. No i potem następował ten moment, kiedy tego karpia należało uśmiercić. No i ona przychodzi do istoty sprawy, mówi, i wie pan co, mówimy na, do tej pani, mówi pan co, mówimy na Śląsku Opolskim, to wtedy, jak tego chcemy karpia zabić, to wołamy wtedy naszych miejscowych Niemców, bo wszyscy wiedzą, że oni są najlepsi w zabijaniu. Podobnym stylu. No, tamtej, która prowadziła ten program, trochę mi nadrzedła, ale no, ukazuje to też no, istotę, bym powiedział, no, pewnych kliszczy, pewnych właśnie stereotypów, które w niektórych sytuacjach się uzewnętrzniają. Proszę Państwa, stereotyp to króciutko funkcjonujący w świadomości społecznej, skrótowy, uproszczony i zabarwiony, wartościująco obraz rzeczywistości, wykazujący następujące, może w skrócie powiem, cechy charakterystyczne. Jego przedmiotem są przede wszystkim jakieś grupy ludzi, rasowe, narodowe, klasowe, polityczne itd. Jego geneza jest społeczna, to znaczy jednostce jest przekazywana jako wyraz opinii publicznej przez rodzinę i środowisko, w drodze wychowania, niezależnie od doświadczenia osobistego jednostki. Z reguły, czy zawsze jest związany z określonym ładunkiem emocjonalnym, to znaczy mamy stereotypy pozytywne i stereotypy negatywne, na przykład niektóre narody postrzegamy w sposób pozytywny, a niektóre wręcz odwrotnie. I to taka sytuacja ma miejsce w przypadku każdego narodu, każdego państwa. Stereotyp jest również sprzeczny całkowicie, bądź częściowo z faktami, bądź częściowo z nimi jest zgodny, stwarza pozory całkowitej prawdziwości z tych treści. I wreszcie jest długotrwały i oporny na zmiany, co wiąże się z niezależnością stereotypu od doświadczenia i z jego dużym ładunkiem emocjonalnym. Mówimy, czy badacze mówią, że w każdej grupie narodowej funkcjonują stereotypy odnoszące się do własnego narodu, jak i do obcych. Są one składnikiem obowiązującego systemu wartości wraz z niezwykle istotnymi czynnikami identyfikacji narodowej. Innymi słowy, ze stereotypami to jest, jak między, mówiąc ogólnie, walka z wiatrakami. Raz ukształtowane stereotypy poddają się bardzo trudno zmian. W przypadku właśnie stereotypów dotyczących bliskich sąsiadów, które one już funkcjonują, bardzo często one są tak trudne do wyeliminowania i do zmiany, gdyż najczęściej są istotnym elementem tożsamości i świadomości narodowej. Budują pewne mitologie, są tego wyrazy. W związku z tym one generalnie poddają się bardzo trudno zmianie, co nie oznacza, że dynamika tych zmian może być bardzo różna. I tu właśnie taki proces asymetrii postrzegania wzajemnym. To jest jedna z moich badań, jest taka, zresztą możemy nazwać to oryginalna, prawda, że mamy do czynienia właśnie z tą asymetrią. Proszę Państwa, otóż kształtowanie i utrwalanie stereotypu danego narodu w świadomości społecznej związane jest z oddziaływaniem czterech generalnych zasadniczych czynników, które jesteśmy na dobrą sprawę, każdy z nas jest poddawany. To jest mianowicie rodziny i środowiska społecznego, w którym żyjemy, szkoły jako elementu systemu socjalizacji i wychowania i tych treści, które na przykład w nauce historii, geografii, języka ojczystego są przekazywane, mediów oraz wreszcie świata polityki i gospodarki w tych stosunków międzynarodowych oraz dwustronnych. We współczesnym, zglobalizowanym świecie coraz większe znaczenie w kształtowaniu obrazu i stereotypu drugiego kraju odgrywają media, w tym szczególnie media elektroniczne. Wśród młodych generacji istotną rolę odgrywa oczywiście internet i zasady, czego nie ma w sieci, tego nie ma w rzeczywistości. Kiedyś mówiliśmy, czego nie ma w telewizji, to tego nie ma, to się nie dzieje, prawda, tego nie ma w realu. No a teraz to się przesuwa właśnie w kierunku sieci coraz, czy nam się to podoba, czy
towarzyskich, prędzej czy później wspominano to, co było w czasie okupacji. Jednej, drugiej, ale to był ten stały element również resocjalizacji. I proszę Państwa, tym niezwykle istotnym elementem w tym postrzeganiu się wzajemnym, a szczególnie Niemców przez Polaków, oczywiście istotną rolę odgrywają doświadczenia historyczne. Proszę Państwa, gdybyśmy spróbowali określić genezy tego świadomego kształtowania przez instytucje państwowe negatywnego obrazu Polski, bo ten obraz jest dominujący. Do dzisiejszego dnia jeszcze wiele z tych pozostałości funkcjonuje. To no, należałoby się cofnąć do początku XIX wieku, okresu rozbiorowego, kiedy to szczególnie państwo pruskie twierdziło, że próbując legitymizować zabór i udział w rozbiorach, że Polska jest słabym państwem, że Polacy nie są w stanie właśnie rządzić się sami i że w związku z tym ten zabór, rozbiory są uzasadnione, bo Polska no, nie rządem stoi i w związku z tym należałoby z tym, jak to mówiono, zrobić porządek. I przez 123 lata ta polityka w przypadku Prus, a potem po zjednoczeniu w 1871 była polityką bez mała związana z pruską, niemiecką racją stanu. Była wpisana w charakter polityki państwa pruskiego, w tym a w nim zakładała się również konfrontacja czy walka z polskością. Innymi słowy, mieliśmy tutaj do czynienia z dosyć no, z istotnym starciem dwóch racji i bytów, czyli z polskością i niemieckością, z tym w zaborze pruskim, w tym przypadku, że państwo pruskie było oczywiście tą siłą dominującą, Polacy byli słabszą, ale, no, ale też nie poddawali się i nie byli przedmiotem jakiejś takiej sytuacji, w której by ta polskość mogła być zdominowana. Natomiast Poznań jest nasycony wieloma instytucjami, które mogą potwierdzać tą tezę, dawna komisja kolonizacyjna na ulicy Fredry, całe założenie zamkowe miało służyć, które było budowane w latach 1905-1910 i czemu innemu, jak prezentacji siły i potęgi państwa polskiego na wschodzie. Poznań został przez cesarza Wilhelma II brany jako jedno z 12 miast rezydencjalnych w całej Niemczech i miał zaświadczać o właśnie potędze tego państwa. Jako ciekawostkę, nie wiem, czy Państwo wiecie, na przykład podobne założenie, może nie tak monumentalne jak nasza dzielnica zamkowa i zamek, jest również w Strasburgu, bo w tym okresie czasu również część Alzacja i Lotaryngia była częścią Prus-Niemiec i tam podobnie wybudowano też taki ogromny, bombastyczny pałac, który miał zaświadczać właśnie o tej działalności. No, działalność na karty Komisji Wspomnianej Kolonizacyjnej, walka Kulturkampf, walka z polskością, z kolei praca organiczna ze strony polskiej, ten gmach, w którym się obecnie znajdujemy, Biblioteka Raczyńska, przecież basen, naprzeciwko której się znajduje, to nic innego, tylko odpowiedź Polaków na właśnie działania państwa polskiego, które stawiało sobie za cel asymilację, osłabienia żywiołu polskiego, który był postrzegany jako zagrożenie dla fundamentalnych interesów państwa polskiego. Szczególnie było to widoczne w Wielkopolsce, gdzie nośnikiem tradycji narodowej było w znacznej mierze ziemiaństwo oraz mieszczaństwo oraz przemysłowcy, którzy stanęli i podjęli tą walkę z konkurencją w myśl zasady pracy organicznej, że będziemy lepsi od Niemców, a przynajmniej będziemy dorównywali.
inna sytuacja to by była na Śląsku, w Górnym Śląsku, czy też na Pomorzu, tam tej łączności, tego zestawienia, prawda, tych instytucji tworzonych w Wielkopolsce, tych propolskich przez ziemiaństwo, szlachtę polską, nie było w takim zakresie. I proszę Państwa, stąd również znajdziemy odpowiedź, dlaczego w okresie międzywojennym Niemcy uważali Polskę za państwo sezonowe. Niemcy de facto, zarówno w okresie Republiki Weimarskiej, jak i III Rzeszy, de facto się nie pogodzili z tym, że te wschodnie prowincje Rzeszy zostały od Niemiec odłączone. Już Niemcy uważali, prawda, że Pomorze, no, Wielkopolska i Śląsk są integralnymi częściami Rzeszy, a korytarz, prawda, uważany za zdradę, cios w plecy i przy najbliższej okazji należało ten stan tymczasowy zmienić. Przykłady: wojna celna, prawda, no i wreszcie rok 1938-39, gdzie jednym z pretekstów II wojny światowej, jak pamiętam, było żądanie przyłączenia wolnego miasta Gdańska do Rzeszy oraz wybudowania z terytorialnej autostrady, która miała być dosyć wschodnie z Rzeszą, nie mówiąc o wystąpieniu Polski do paktu antykomunistycznego, perspektywie, prawda, wspólne uderzenie na Związek Sowiecki. Polska do tego paktu i na te warunki nie przystała. No, konsekwencje znamy. Niemcy, Wehrmacht w 1939 roku wkraczał do Poznania i jakbyśmy czytali, co prasa niemiecka pisała, jaka była argumentacja, no, to byśmy doszli na przykład do wniosku, że argumenty o ziemiach odzyskanych, które my po 1945 roku też używaliśmy, to nie jest nic nowego. Niemcy twierdzili, że wkraczają na ziemie właśnie odzyskane, że to są ziemie niemieckie, że miała miejsce sprawiedliwość dziejowa i wreszcie zapanuje na tym terenach pożar. Z tym, że ta nowa okupacja, która miała miejsce w czasie II wojny światowej, w istotny sposób różniła się od tego, co mieliśmy do czynienia w cesarstwie niemieckim, które, co byśmy jak nie powiedzieli, no, przynajmniej od 1870 roku było państwem prawa. I trudno było sobie wyobrazić, proszę Państwa, w Zaborze Rosyjskim taki przypadek jak Michała Trzymałe albo Strajk Dzieci we Wrześniu. Gdyby taki przypadek z Michałem Trzymałą miał miejsce, gwarantuję Państwu, zostałaby wysłana sotnia kozaków, która by pół godziny czy godzinę zrobiła porządek i nikt się tego nie przyjmował specjalnie. No. Zupełnie inna mentalność. Natomiast między innymi właśnie, że państwo, cesarstwo polskie było jednym państwem prawa i przestrzegano takie, a nie podczas obowiązujące, często leżące wbrew interesom narodowi czy narodu polskiego prawa, ale je przestrzegano. Natomiast oczywiście w przypadku II wojny światowej mieliśmy zupełnie inną sytuację skutową. Mówiąc, Artur Kreiser, który jest na sprawie Warty, był autorem koncepcji zbudowania Krajska Wartelandu, kraju wzorcowego dla całej tysiącletniej Nowej Rzeszy. Ten wzorcowy okręg Rzeszy, ten kał wzorowany na administracji, podziale partyjnym NSDAP, miał zakładać, bazował na tym, że a więc nawiązanie do pruskiej, niemieckiej państwowości, ale że tutaj nie będą obowiązywały te ustawodawstwo państwowe, że tutaj w zasadzie partia będzie dyktowała te przemiany, które się dokonały. No i polityka okupacyjna w czasie II wojny światowej, jak wiemy, bazowała na koncepcji prasowej i ideolodzy niemieccy tutaj nie znajdowali wspólnego mianownika, gdyż w pierwszej kolejności Artur Rosenberg, prawda, i inni ideolodzy III Rzeszy, ratując na zresztą nominalne pomysły, prawda, koncepcja klasowa, to inny XIX-wieczny, twierdzący, że są rasy wyższe i niższe, dokonały takiego takowegoż podziału, prawda, Żydzi i Cyganie nie mają prawa bytu, a Słowianie inne, mówią, słowiańska połowa ma być
pojawił się natomiast w Wielkopolsce na terenie państwa polskiego. W zasadzie przyszłość Polaków, dla Polaków nie było miejsca. Stąd między innymi ta brutalna polityka okupantów stosowana zarówno w Wielkopolsce, czyli na ziemię wcielonej, do Rzeszy, jak i w generalnym gubernatorstwie. To oczywiście, proszę Państwa, umacniało również przekonanie Niemców o tym, o ich wyższości rasowej, wyższości a podstawą tej koncepcji rasowej była w znacznej mierze również to, co ukształtowało się w XIX wieku. Proszę Państwa, a te narodowo-socjalistyczne fundamenty wyobraźni o Polsce, one bazowały na czterech takich fundamentach, które są zakorzenione w historii. To jest mianowicie w mitzie niemieckiego wschodu, sięgającym już okresu kolonizacji wieków średnich, w tym, co Niemcy nazywają Polnische Wirtschaft, czyli który jest symbolem bałaganu, niegospodarności. Często jest to tłumaczone jako polska gospodarka, oczywiście to jest tłumaczenie dosłowne, ale w istocie to nie o to chodzi. Tutaj chodzi o synonim bałaganu, chaosu i nieładu, która też właśnie w okresie po pierwszym odbiorze Polski była mocno lansowana, również przez instytucje państwowe i miała uzasadnić rozwój państwa polskiego i jego niebyt. Wreszcie to są określone cechy Polaków, z reguły negatywne i elementy związane z emigracją zarobkową. Te stereotypy, czy te wyobrażenia bazujące w historii są przez badaczy nazywane stereotypami długiego trwania. Jak zauważa Hubert Rogowski, autor klasycznej monografii na temat właśnie Polnische Wirtschaft, w dyskusji polsko-niemieckim, praca się ukazała w języku niemieckim, w języku polskim, pisze, że tak interpretuje właśnie to pojęcie stereotypu długiego trwania. Cytuję, sedno stereotypu długiego trwania polega nie tyle na tym, iż trwają one, czy też funkcjonują długo i nieprzerwanie, ale że mogą zaistnieć w każdym dogodnym momencie, z chwilą, gdy paradygmat panujący wyznaczy po raz kolejny normy ich nazwania i taksacji. Innymi słowy, one głęboko zakorzenione w świadomości społecznej, sprzyjającej, nazwijmy to, warunkach, mogą zostać ponownie odżyć. No te uwarunkowania, może te dwa cytaty, bo to stworzyło pewien taki fundament wyobrażenia o nie tylko Polakach, ale Słowian. W 1855 roku Gustaw Freytag, publicysta, również polityczny myśliciel, pisał tak o Słowianach, cytuję, nie ma rasy, która miałaby tak mało wartości, godności ludzkiej, wykształcenia jak Słowianie. Polacy nie mają żadnej kultury. Znalazło to również wyraz w charakterystyce Heinricha Himmlera, który tak charakteryzował Polaków, ale gdybyśmy się również do innych wywodów III Rzeszy, teraz mam pamiętnik Goebbelsa, prawda, gdzie on też relacjonuje i opisuje te pierwsze dni wojny i te swoje refleksje, one są zbliżone do następującego cytatu zaczerpniętego czy z przemowy Heinricha Himmlera, który wielokrotnie bywał w Poznaniu na zamku, prawda, słynna narada Rada w sprawie ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, która się odbyła w Poznaniu. A sam Himmler tak mówi, cytuję, Polacy są leniwi, brudni, głupliwi, niezdolni do tworzenia własnej państwowości. Od wieków byli wrogami Niemczyzny, a ostatnio masowo Niemców mordowali. Dlatego należy im odmówić wszelkich praw, a póki są między nami, traktować jak bydło robocze. Cytat. To również w tym czasie popularności nabrało takie stwierdzenie negatywne, w pejoratywnym charakterze, jak Polakiem, prawda, odpowiednik może Szwaba, czyli po Gipule to jest Polak, prawda, a Polakiem to jest ten Polaczek, tak można przetłumaczyć, jeżeli ktoś usłyszeli się spotkali, to jest oczywiście
częściowo jeszcze możemy niekiedy już starszego pokolenia spotkać się z tym, coś Niemcom naciśniemy na ojciec. Proszę Państwa, przegrana wojna, utrata ziem na wschodzie, powstanie komunistycznej Polski nie sprzyjało tworzeniu się nowego obrazu Polski na Polaków, świadomości przeciętnego mieszkańca RFN. Prędzej w niektórych przypadkach utrwalało to negatywne, stare stereotypy, służyło również powstawaniu nowych, dotychczas niespotykanych, a związanych między innymi z państwem polskim, jako państwem komunistycznym. Tutaj warto może wspomnieć, że proszę Państwa, praktycznie do końca istnienia Republiki Federalnej Niemiec Polska, no, czy nam to się podobała, czy nie, jako Polska komunistyczna była postrzegana jako wróg ideologiczny, no, wynikającego z, podobnie jak zresztą inne państwa podległe, czy tak zwane socjalistyczne, demokracji ludowej, Polska była postrzegana jako przeciwnik ideologiczny. W przypadku konfrontacji zbrojnej było jasne, prawda, że dojdzie do takiego starcia. W związku z tym strona zachodnio-niemiecka postrzegała, patrzyła na Polskę między innymi właśnie przez pryzmat ideologicznego wroga. Zresztą znajdowało swoje dyskusje, odzwierciedlenie na przykład w planach operacyjnych Wojska Polskiego, zgodnie z tymi planami, jako oficer rezerwy Wojska Polskiego, prawda, no, głównym zadaniem na tym froncie zachodnim, jeżeli chodzi o Wojsko Polskie, było opanowanie Cieśnin Duńskich i Danii oraz Północnych Niemiec. Prawda. Stąd paradoksalnie na przykład wielu z generałów duńskich na przykład mówi po polsku, znaczy oficerów. Na to mamy pytanie, dlaczego? No, ludzie przygotowywali do okupacji, prawda, polskiej, więc nie zaczęło się nauczyć polskiego. W związku z tym to skądinąd było wiadomo, prawda, i to z całą pewnością nie łagodziło tych zarysowanych tradycyjnie negatywnych uprzedzeń. No i proszę Państwa, nie bez znaczenia był fakt, zresztą do dzisiejszego dnia mający miejsce, no, dla wielu Niemców, mieszkańców Wrocławia, Gdańska, Szczecina i tak dalej, i tak dalej. No, utrata ich stron ojczystych, to, że te tereny nie należą do Niemiec, miała takie samo, podobnie dramatyczne przeżycie, jak dla Polaków, którzy zostali wysiedleni, wynęceni, jaką kategorię się przyjęli, ale w tej chwili już nie ma większego znaczenia, bo raczej Polacy Niemcy się nie spierają na temat samego pojęcia, na przykład wynęcenia. Dalej te kategorie są relacjonalizowane, w zależności od tego opisu historycznego są różne stosowane, to na przykład raczej niemiecki, jak i polski, ale od strony indywidualnej, w wymiarze jednostkowym, to oczywiście utrata i fakt, że ktoś już, kto mieszkał od wielu pokoleń w Lwowie, gminie Stanisławowie, czy w tej ojczyzny został postawiony na podobne psychologiczne znaczenie jak dla mieszkańca Wrocławia i tak dalej, to jest oczywiście określona. Określona zadra, określona niechęć w stosunku do tego państwa, do tego, które nam te strony ojczyste zabrały. Z tym, że w przypadku możliwości kultywowania tych tradycji utraconych ojczyzn, no, między Polską i NRD, Republiką Federalną Niemiec, to zasadnicza różnica, no, polscy, nazwijmy się wysiedleni, czy kresoriacy, do 1989 roku nie mogli kultywować, nie mieli możliwości stworzenia
często do dzisiejszego dnia przez niektórych, prawda, na przykład Ślązaków, Niemców, prawda, no, postrzeganie, bo ci, którzy zabrali, no, a już ta konfiguracja polityczna, prawda, i na przykład, jak ja czyli kiedy mówię Niemcom, prawda, że Polska przecież de facto utraciła 1/4 swojego terytorium, no, że w Związku Radzieckiego została po raz kolejny przesunięcia na zachód i świadomości Polaków, to Polacy się czuli przegrani w wyniku II wojny światowej, straceni, prawda, i tak dalej, że no, Polska przepraszam, później była państwem satelickim, etc., etc. No, to jest optyka im trochę obca i mało znana czy przyswojona, bo oni patrzą, że swoją perspektywę, prawda, no, właśnie tych terenów. To wszystko, proszę Państwa, nie ułatwiało właśnie tego budowania tego procesu porozumienia i korygowania tego negatywnego uprzedzenia. Proszę Państwa, po roku 1989-90, kiedy zaistniały te nowe warunki polityczne i społeczne, nastąpił proces też bardziej wyrazistego urealniania tego obrazu, ale on jest bardzo, bardzo powolny. I tutaj, proszę Państwa, mamy do czynienia z innego rodzaju fenomenem, to znaczy do tych starych uprzedzeń doszły również nowe, no, na przykład Polacy handlarze handlują, prawda, swoje pól, marki i tak dalej, prawda, Polacy przede wszystkim kradną nasze samochody, no i pojaracy przyjeżdżają do Niemiec, pracują nielegalnie, czyli zabierają nam miejsca pracy, czyli no, te wszystkie trzy elementy powodują, że dotyczy dawnych negatywnych stereotypów, które oczywiście ulegają erozji pod wpływem czasu. Dla młodych pokoleń to są rzeczy już w znacznej mierze odległe, więc historyczne, nie funkcjonujące w świadomości, bo się wytrzyma w zasadzie już na młodego pokolenia niewiele mówi. Ale one też powodują, że wiele z tych dawnych uprzedzeń nabierają nowej dynamiki. A proszę Państwa, no, jeżeli no, na przykład ktoś komuś kradnie samochód, no a przez długi okres czasu, może w tej chwili już tak to nie jest, ale przez długi okres czasu samochód był wielu miejscem takiego no, kultu, prawda, pucowało ten samochód, szczególnie te WRD było widoczne, a tam to wszystko śniło i tak dalej, i tak dalej. No i jeżeli tą zabawkę, prawda, wyrobioną przez całą rodzinę, została ukradziona, prasa mówi, prawda, no oczywiście Polacy, prawda, w pograniczu, czy jeszcze gdzieś, to oczywiście nie powodowało tych pozytywnych sentymentów, stąd między innymi wspomniane Polenowice mamy całą serię dowcipów związanych z kradzieżą samochodu, na przykład jeździć do Polski na wakacje, twój samochód już tam jest, na przykład, albo co dostaje Polak na 18 urodziny? Twój samochód. W okolicy są Polacy, wiadomo, to stąd, że Cyganie ubezpieczają swoje samochody. Dosyć wyrafinowany dowcip. Dlaczego Rosjanie kradną zawsze dwa auta? Ponieważ muszą jeszcze przejechać przez Polskę. No i tak dalej, prawda? Tu jest cała seria tych dowcipów właśnie związanych z tym skarżem. Czyli Polacy kradną, Polacy są złodziejami. No do tego jeszcze to często było też jeszcze utrwalane w różnego rodzaju programach satelicznych, filmach i tak dalej. Oczywiście fakt, że nie tylko Polacy, albo że Polacy są tylko częścią, albo że jeżeli kradną, to kradną na zamówienie Niemców, którzy chcą dostać wysokie odszkodowanie, prawda? Albo że Polacy są zdecydowanie w mniejszości. To już jest inna historia, prawda? To jakoś w tym przekazie specjalnie się nie przyjmuje.
przewija, chociaż w ostatnim okresie czasu, w ostatnim 5 latach jest zdecydowanie to te następy wyciszane, prawda? Media praktycznie informacji się nie publikuje, a gdy strona polska, ale właśnie to jest ten element tego stereotypu drugiego trwania, poprzedzające taką sytuację, jak ambasador Marek Prawda, niedawno ambasador Rzeczypospolitej w Berlinie, wystosował list do najbliższe od Der Zeitung, pismo, które się parę frankuje nad Odrą, no bo tam strona niemiecka się żalała, prawda, no, że tych kradzieży jest tak dużo, to samochodów, szczególnie na pograniczu Rosji i tak dalej, i tak dalej. No to ambasador stwierdził, że no, zabrał głos zaraz, no ale to oprócz tego, że ta liczba jest taka, nie inna, no to trzeba by się jeszcze przyjrzeć, no jak to jest proporcjonalnie stosunkowo tych samochodów kradną Niemcy sami, tutaj do Polacy, Rosjanie i inni, prawda, dlaczego kradną, a poza tym, dlaczego policja niemiecka tak słabo działa, no i dlaczego nie prowadzi pracy operacyjnej, dlaczego tak mało środków finansowych przeznacza, no zwłaszcza jest przestępczość, która jest znana, rozpoznana, opisywana w prasie i źle służy de facto temu procesowi porozumienia i pojednania polsko-niemieckiego. Taki list wystosował do tej redakcji. Gdybyście Państwo prześledzili, ale redakcja się opublikowała, bardzo to wszystko elegancko, no tak, ale na forum internetowym, co tam się działo dopiero, prawda, jakie tam były wpisy i jakie bardzo nieprzychylne, delikatne opinie były prezentowane pod adresem Polaków, że jak ambasador, prawda, i tak dalej, śmiewo w ogóle wskazywać, wytykać się błędy w pracy policji niemieckiej i tak dalej, to byśmy się też bardzo zdziwili, no, ale to też w jakimś sensie pokazuje, to proszę, w sytuacjach konfliktowych, trudnych, prawda, te elementy się uzewnętrzniają. Proszę Państwa, w Niemczech, jak już zauważyłem, następuje zmiana tego obrazu Polski, ale jest to proces powolny i stopniowy, nawet przy sprzyjającym klimacie politycznym ten proces wymaga wielu, jeśli powiedzieliśmy, wysiłków po obu stronach. A w przypadku występowania większych lub mniejszych konfliktów w relacjach dwustronnych zadziwiającą prawidłowością powracają stare klisze kulturowe. Proszę Państwa, interesujące jest w tym kontekście tego szczególnie niemieckiego dyskursu porównanie stosunku Niemców do Polski na tle ich postrzegania Rosji i Francji. Często robi się też takie porównania. Otóż, jak wiemy, Niemcy bardzo interesują się Rosją, ale jej najczęściej nie znają. Jest to, jak to niektórzy mówią, obserwatorzy, ale sami zresztą Niemcy, miłość naiwna i ślepa w stosunku do Rosji. Z czego to wynika, ten fenomen, to jest już temat zupełnie inny wykład, prawda? Ale ten element mamy, jeżeli na przykład rolę obecną Niemiec w tym konflikcie ukraińsko-rosyjskim, no to bez dokonywania większych analiz możemy stwierdzić, że Niemcy no, występują w roli tego pośrednika, prawda, starają się rozumieć stronę rosyjską, prawda, a do niedawna tak naprawdę Ukraina to była terra incognita, mało kto w Niemczech się tą stroną tylko nie interesował, to jest to strefa wpływów Rosji. Otóż, proszę Państwa, zarówno Niemcy, jak i Rosjanie są przekonani o swojej wielkości i sile oraz predyspozycjach do sprawowania przywództwa na arenie międzynarodowej. Z tego między innymi względu Niemcy nie potrzebują pośrednictwa do kontaktów z Rosją. I nasi politycy dosyć szybko się przekonali, że, proszę Państwa, ja również też, że pomimo tego, tych sojuszy i dobrych relacji polsko-rosyjskich, gdyby doszło, a takie sytuacje miały miejsce, do postawienie na szali interesów, powiedzmy, Niemiec z Moskwą i interesów, które miały równoważyć interesy z Warszawą, to strona rosyjska, strona niemiecka bez większych rozwinięcia oka będzie zawsze uważała bardziej na stronę rosyjską. Przykład, budowa rurociągu północnego. Pamiętacie Państwo, ile to nasza dyplomacja, ile nasi politycy przekazali wydanie energii, prawda, na to, żeby zbojkotować ten pomysł. Ba, nawet
ministrowi Sikorskiemu na Twitterze tam napisał, że jest czwarty rozbiór Polski, to się wielokrotnie z tego tłumaczył, prawda, że budowa tego gazociągu to jest tam nowy Stalin Park, prawda, i tak dalej, że Polska jest okrążona, etc. Te wszystkie argumenty specjalne dla strony Gosińskiej nie miały większego znaczenia. Ja wiem, prawda, więc nie miałem pozostałe pogodzenie się z tym faktem, prawda, gdy w grę wchodzą strategiczne interesy Niemiec, gospodarcze, to no, optyka jest jednak globalna, patrząc z punktu widzenia wagi tego partnera. Proszę Państwa, chciałem Państwu przeczytać w tym kontekście cytat zdania Adama Daniela Rotfelda, ministra spraw zagranicznych, który tak postrzegał ten trójkąt polsko-niemiecko-francuski z kolei. Cytat. Wielu życzliwych w Polsce niemieckich polityków wyraża często pogląd, że stosunki polsko-niemieckie powinny być kształtowane na wzór relacji Niemiec z Francją. Model pożądany, ale nie do zrealizowania. Niemcy mają wobec francuskiej kultury i cywilizacji kompleks niższości, wobec Polaków kompleks wyższości. Upraszczam i generalizuję, pisze Rotfeld. Niemieckie elity z reguły manifestują wobec Polski zainteresowanie, życzliwość i sympatię. Spotyka to się wzajemnością. Angela Merkel jest w Polsce popularna, lubiana i szanowana, bardzo popularna w Polsce. Polska literatura i film, teatr, muzyka znajdują w Niemczech więcej odbiorców niż w pozostałych częściach Europy. Jednak na poziomie przechodnia utrzymują się negatywne stereotypy, a Polacy, co Polacy podmiotują to wielką wrażliwością słowa. Proszę Państwa, niezależnie od ta konstatacja znajduje również swoje uzasadnienie w badaniach. Najnowsze badania chciałem Państwu przedstawić 2013 roku. No mają charakter dynamiczny, ukazują do tego powolną zmianę postrzegania Polaków. Polacy są również, proszę Państwa, możemy zapominać o tych stereotypach długiego trwania postrzegani pozytywnie. Warto tutaj wspomnieć na trzy takie główne pozytywne elementy, które funkcjonują w świadomości, szczególnie z naszego pokolenia. To jest mianowicie po pierwsze obraz szlachetnego i dumnego Polaka, patrioty gotowego do poświęceń i walczącego za wolność naszą i waszą. Szczególnie to się uzewnętrzniło na przykład w okresie pierwszej Solidarności, kiedy świat, a szczególnie Niemcy, byli zadziwieni właśnie tym, co się wtedy dokonywało. Nie bez znaczenia jest, proszę Państwa, również autentyczna i oddolna, niesterowana fala sympatii do Polski, która się przejawiła w tej tak zwanej akcji paczkowej. Nie wiem, czy Państwo przypominacie sobie. To był prawdziwy odruch serca ze strony Niemiec, kierowany, jak wiecie, wyrachowaniem politycznym, ale autentycznej sympatii kierowanej do Polaków. I rzeczywiście w tych trudnych czasach, prawda, po prowadzeniu stanu wojennego, szczególnie w tych latach 80., no, rozmiary tej akcji paczkowej no, przybrały niespotykane rozmiary. Prawda. To w historii Niemiec, Republiki Federalnej nigdy się nie powtórzyło, ani przedtem, ani potem. Taka ogromna skala pomocy, która no, wynikała też no, z niekłamanej sympatii, uznania dla Polaków, którzy, jak to niekiedy mówiono, z motyką na słońce się rzucają, prawda, czyli no, podejmują tą walkę z tym wielkim imperium, wielkim niedźwiedziem, prawda, sowieckim, kiedy wiadomo, no, że przecież Polska była okrążona i że szanse, że powodzenia tego przedsięwzięcia były przynajmniej z punktu widzenia niemieckiego dosyć wątpliwe. Proszę Państwa, no, funkcjonuje również stereotyp pięknej Polki, nazywany się afrodytyzm nad Wisły, zewnętrzna, o różnych czasami odcienia, niekiedy jest to zniuansowane, ale też ma miejsce. No, jest to taka pozytywna baza tych wyobrażeń na temat Polski. No i wreszcie po trzecie to wyobrażenie na temat Polski gościnności. De facto każdy Niemiec, przynajmniej do niedawna, bo procesy globalizacji odciskają się również na naszym społeczeństwie, ale ta przysłowiowa Polska.
polska gościnność jest trwałym elementem określonego krajobrazu kulturowego i pewnych zwyczajów i obyczajów, prawda? Jeżeli Niemcy przyjeżdżają do Polski, się spotykają, są gdzieś w rodzinach, to są bardzo pozytywne zaskoczenia. Też takiego spotkania, tylko przyjęcia w zasadzie już Niemczech nie ma. A to z reguły wynika ze strony polskiej, z pewnej bezinteresowności, to nie jest przecież kierowane w stosunku tylko do Niemców, generalnie do jakiegoś pozytywnego nastawienia w stosunku do obcych, przysłowiowej gościnności. To jest postrzegane niezwykle pozytywnie. Proszę Państwa, też żeby z kolei nie być gołosłownym, to no, właśnie co jakiś systematycznie są od pewnego czasu prowadzone konkretnie w latach 2000, 2006, 2008 badania postaw opinii publicznej w obu krajach na temat wzajemnego postrzegania wyobrażeń o Polsce za chwilę. Zaprezentuję Państwu kilka takich wykresów, może takich ilustracji z tym związanych. Ale z badań przeprowadzonych to są najnowsze badania na próbie reprezentatywnej ogółu Niemców w wieku powyżej 40 lat w roku ubiegłym przez niemiecki ośrodek badania opinii publicznej wynika, że wizerunek Polaka zmienia się bardzo powoli. Nadal żywotne są dawne stereotypy, które przedstawiam Państwu analizę tego raportu. Pytanie o skojarzenie ze słowem Polak lub Polacy nadal ma silny, zabarwiony jest emocjonalnie i związany jest na przykład ze stereotypem złodzieja samochodów. Z drugiej strony coraz częściej pojawiają się skojarzenia pozytywne. Na przykład Polacy są dobrymi pracownikami, a w samej Polsce panuje rozwój gospodarczy. Proszę Państwa, te fakty, że Polska, ten kryzys światowy, ten gospodarczy, finansowy, przeszedł relatywnie suchą nogą, a przynajmniej najlepiej wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej, to jest pasta, jest dostrzegane i interpretowane w sposób pozytywny. Często niektórzy komentatorzy na przykład mówią, że powinniśmy wyjść, jest przykładem nie tego negatywnego bałaganu polskiego, prawda, ale tego, no, co niekiedy może przeczytać w klasie niemieckim cud gospodarczego. Może nie takiego na skalę wielką i przez nas tak nie zauważano, ale z perspektywy sąsiadów naszych dostrzegano, a gdy porównuje się tą sytuację na przykład z innymi państwami zarówno Europy Środkowo-Wschodniej, jak i Rumunii, czy państwami bałtyckimi, czy wreszcie Grecją, Portugalią, Włochami i Hiszpanią, to myślę, że tę sytuację po kryzysie z roku 2008 to na tym jest zdecydowanie pozytywne wykonanie. To jest dostrzegane i przez stronę niemiecką docenione i mające wpływać na odżywanie tego stereotypu. Proszę Państwa, Polska i Polacy kojarzą się niemieckiemu obywatelowi głównie z sytuacjami z życia codziennego, w tym z pracą, 40% wszystkich skazań. Jest to tendencja niezmienna od lat. Znaczny odsetek skojarzeń zajmują te związane przestępczością, 14,5%. Niemcy podkreślają także profesjonalizm polskich pracowników. Zwracają uwagę właśnie, że są to dobrzy robotnicy, dobrzy rzemieślnicy, dobrzy fachowcy. Nie zawsze to ma, jest to do końca pozytywnie interpretowane, no bo Polacy to jako dobrzy specjaliści, no ale studiują się w drabinie społeczeństwa niemieckiego i wykonują właśnie pracę potrzebne, prawda? Są symbolem na przykład jest też nowym takim stereotypem, jest polnisze Kunstra. Czyli no, polska sprzątaczka, wiemy skąd mamy, prawda, że mamy tutaj pewien proces ogólnoeuropejski, na przykład, że wiele pań również z Poznania, konkretne dane, liczby, prawda, na przykład pracuje dorywczo, można stać terminie w Niemczech. No, zajmują się opieką dzieci, nad dziećmi, osobami starszymi, czy prowadząc dom. No. Bardzo często w to miejsce, może nie w Poznaniu, ale w Warszawie, podobną rolę pewnie Ukrainki w Warszawie, czyli w miejscowościach bardziej na wschodzie kraju. Ale to jest przez stronę niemiecką, niezależnie od tego, jak cytujemy, że to tak
doceniany, postrzegany. No niekiedy z kolei, prawda, też ma to tą drugą stronę medalu, że no, jest on postrzegany jako konkurent, prawda? I na przykład partie skrajnie prawicowe, szczególnie w pograniczu polsko-niemieckim, na tym też próbują zbić kapitał, prawda? Że Polacy no, zabierają Niemcom pracę i tak dalej. Nie zawsze dostrzegając, że bez tego nowego osadnictwa Polaków na pasie pograniczym szacuje się, że około na terenie pogranicza polsko-niemieckiego osiedliło się na stałe około 10 tysięcy Polaków od północy do południa, prawda? Szczególnie jest to zjawisko widoczne wokół Szczecina, gdzie Polacy po stronie niemieckiej kupują gospodarstwa, domy, prawda? To jest zdecydowanie tańsze, prawda? Po przystąpieniu Polski do Schengen nie ma dawnych barier granic, prawda? Dojeżdżają po prostu do pracy i tam żyją, co powoduje, że tam infrastruktura, bo tam jeszcze funkcjonuje przedszkola, szkoły, prawda, i tak dalej, bo w Niemczech, co jest faktem opisanym, aczkolwiek może nie świadomości naszego mieszkańca naszego kraju funkcjonujący, że mam do czynienia z nowym tak zwanym postfruchtem, prawda, czyli faktycznie emigracją na masową skalę z tych krajów, nowych krajów związkowych, czy te dawne NRD, młodych ludzi, tych najbardziej dynamicznych, na zachód. I to powoduje, że na przykład miasta takie jak Rostock straciły dużo, jest to 25% mieszkańców, a całe powiaty, całe gminy, no po prostu tracą tych mieszkańców. Młodzi ludzie nie chcą tam mieszkać, uważają te tereny za mało atrakcyjne, przenoszą się do części zachodu, gdzie tam budują swoją przyszłość. W to miejsce niekiedy trafiają Polacy, młodzi, prawda, to też jest pewnym nowym zjawiskiem, kiedy publicystyce na określany Trank na Westen, przeciwnicy do Trank na Osten, tego historycznego pojęcia, prawda, partia Niemców na wschód, a tym razem, prawda, jak niektórzy komentatorzy i działacze NRD ze zgrozą mówią, mogą teraz Polacy są prom na zachód, prawda, i osiedlają się w Niemczech, to kiedyś, bo w ogóle nie myślimy. Polacy pochowali do Ameryki, tam zabrakło firmy i pracowali. A niestety powszechną rzeczą jest również to, żeby jakoś minimalizować środki, co u nas jesteśmy do pomyślenia, całe dzielnice tych bloków personelu i po prostu się systematycznie niszczy. No, wpompowano tam ogromne miliardy, renowacje, potem się okazuje, nie ma pieniędzy i tak dalej. Są to też bardzo interesujące, zupełnie nowe zjawiska, które się dokonują w tym nagrodzie polsko-niemieckim. Kończą, proszę Państwa. O ile w 2000 roku 51% naszych zachodnich sąsiadów było przekonany, że w Polsce panuje korupcja, o tyle obecnie pogląd ten reprezentuje no, nadal niestety połowa Niemców. Podobnie rzecz się ma w ocenie biurokracji. W 2000 roku 26% Niemców twierdziło, że biurokracja utrudnia załatwienie najprostszych spraw. Dzisiaj odsetek ten wzrósł nawet o 3 punkty procentowe. Zmniejszyła się liczba Niemców uznających, że w Polsce istnieje dobra organizacja pracy. Sądzi tak co 6 Niemiec, ale jeszcze 8 lat temu była to opinia co 5 obywatela RFN. O tym, że w Polsce respektowane są swobody obywatelskie, jest przekonanych niezmiernie od lat niemal zaledwie 1/3 Niemców. Co nie zmienia się też w zasadzie ocena polskiej demokracji, która około 40% obywateli RFN porównuje do demokratycznych systemów Europy Zachodniej, nie widząc różnic. Nie ma zasadniczych różnic nawet w ocenie rozwoju polskiej gospodarki, że rozwija się dobrze, jest przekonany tylko, że aż 43% Niemców. Przede wszystkim Niemcy zmieniają zdanie o Polakach, co jest niezwykle istotne i ważne. Zawasowane uważało nas w 2000 roku 44% Niemców, czyli nagle o co drugi. A teraz 3 razy mniej. Podobnie gdzieś około 15-15%. Podobnie w wielu innych kategoriach. Niemcy dostrzegli, że Polacy są bardziej pracownicy, lepiej wykształceni, przedsiębiorcy, mniej zaniedbani czy mniej nieuczciwi niż dawniej sami. To przede wszystkim dlatego, że lepiej Polacy poznali zarówno tych pracujących za obrą, jak i mieszkających na wschód od granicy. Proszę Państwa, 28% Niemców deklaruje sympatię wobec Polaków. Można się zastanowić, czy to jest dużo. To jest mało. No. Niewiele mniej zdecydowano nie, 26%. Ale co jest niezwykle istotne, połowa naszych zachodnich sąsiadów w zasadzie nie ma sprecyzowanych wyobrażenia o Polsce. Polska jest w znacznej mierze obojętna. No. Znacznej mierze z tego względu, że po
tego, co nazywamy Heimaturism, a on, czyli taką tą turystyką, prawda, do stron utraconych, ojczystych i tak dalej, która w naturalny sposób się wycisza i wykaże, no bo te pokolenie, które są urodzone na Śląsku, na tych terenach niemieckich, no już w znacznej mierze są mało rodzinne, tak w pewnym określe, prawda, a no część ich oczywiście dzieci i wnuczków też czasami się wyjeżdża, ale to już jest rzecz w zasadzie marginalna, natomiast no, jako takie bardzo zorganizowane grupy turystyczne, prawda, no, na skalę masową, znaczy do nas nie trafiają, no, z tego względu, że dla nas również też wyjazd latem nad Morze Bałtyckie jest też dodatkiem, prawda, nie wiadomo jaka ta pogoda będzie, a ceny są zbliżone do tych, które są, powiedzmy, w tych krajach, które zawsze warunkują tej pogody. Proszę Państwa, spośród 7 społeczeństw, o które zapytano w badaniu, największą sympatię Niemcy darzą Holendrów, 55%, oraz Francuzów, połowa. To są te kraje, które zawsze są liderami. Proszę Państwa, a w dalszej kolejności Amerykanów 43% i Brytyjczyków 37%. Polaków sympatią dalszą ponad 1/4 Niemców, co sytuuje nas na 6. przedostatnim miejscu przed Rosjanami, którzy mają 15%, ale po Grekach. Poziom sympatii Niemców dla Polaków nie wahał się znacząco przez lata, oscylując zawsze wokół średniej wartości, powiedzmy w skali od 1 do 5, gdzie 1 to jest sympatia, a 5 niechęć, 2,9 do gdzieś 3,2 w skali sympatii. Niemcy potem pewnie nawet okresie czasu przestali publikować z uwagi na politykę kolejną, z wyniki badań, że potem się Państwo chcieli znaleźć skalę sympatii, prawda, Niemców do Rosjan, na przykład, do Polaków i Czechów, no, tam nie ma, nie publikowane są te badania, no to one niezbyt korzystnie wypadają, prawda, a to, no, jest jako element, prawda, no, niezbyt pozytywny. I proszę Państwa, ostatnie wnioski z tych badań, ostatni poziom akceptacji Polaków dla wszystkich badanych Polaków w rolach społecznych zdecydowanie dominuje nad poziomem ich odrzucenia. No, myślę o tej tzw. skali sympatii. Tu mamy też interesujące zmiany. Generalnie 61% Niemców nie ma żadnych zastrzeżeń wobec Polaka w różnych rolach społecznych. Zdecydowana większość Niemców jest gotowa zaakceptować Polaka jako kolegę pracy, prawie 70%, poziom akceptacji bardzo wysoki. Czy sąsiada 77%? Znacznie trudniej przychodzi wyobrażenie go sobie w roli szefa, ale to jest 53%. Zięcia lub synowy 49%, 50%. No, także no, różnie można to interpretować, to znaczy szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna, prawda, czy 50%, czy akceptuje zięcia synową, to jest dużo czy mało, kwestia dyskusyjna, ale patrząc z tego perspektywy długiego trwania, jest to tendencja pozytywna. Co ciekawe, w Polsce po 1989 roku była 1/4 Niemców, dokładnie 24%. I ci, którzy byli w Polsce, mają zdecydowanie mniejszy obraz, gdyż z reguły miała miejsce konfrontacja, to często bardzo negatywny wyobrażenie o Polsce z tą rzeczywistością, z którą się spotykamy. Najczęściej za Odrę jeżdżą, co jest zrozumiałe, mieszkańców landów wschodnich. Generalnie lepsze oceny wystawiają Polsce i Polakom Niemcy wschodni. Niemcy bardzo dobrze oceniają stosunki również polsko-niemieckie. Po raz pierwszy od lat setek odpowiedzi pozytywną siłą o 70%. Ocenia pozytywnie te relacje dwustronne i dorównał wysoką ocenę polskim ocenom, bo te oceny Polaków są równie wysokie. Proszę Państwa, drobny taki materiał może ikonograficzny. Nie wspomniałem o Polnisze Wietrza. To jest z okresu mamy tutaj zespolenie tego, co nazywamy tą polskim bałaganem z no, systemem komunistycznym, prawda? No, sierp, młot, tutaj laska, prawda? No, ogólnie obraz nędzy i rozpaczy, byśmy powiedzieli, prawda? Tu jest nawiązanie do, to jest uniwersalny przekaz, dowcip, prawda? W takim magazynie, jak Polacy nazywają swoich synów, Klaus. Klaus, Klaus, prawda? Klaus, ona nic nie mówi, Klaus, czyli złodziej. Gra słów. Tutaj jest rzecz
też starsze 2004 roku, 40 miliardów są Polacy od nas w ramach repatriacji wojennej. Gdybyśmy do tego dorzucili nasze ukradzione samochody, to jeszcze byśmy coś o Polakach dostali. Tych rozliczeń. To już Państwu podaruję w naszym papierze. No tutaj mamy obrazki z kolei w historii Niemiec, ta opłatka rozprzeszła, jest ikoną, prawda? Wysublimowanych delikatnie mówiąc wyobrażeń Polaków na temat Niemiec, kanclerz Schröder i Erika Steinmeier w mundurze SS-mana, prawda? W okresie napięć związanych z budową centrum przeciwwypędzenia. Proszę Państwa, dla mnie może to bardziej lub mniej brzmi niewinnie, niemiecki koń trojański, ale dla Niemca nie ma większej okazji demokratycznej niż nazwanie go faszystą, SS-manem, hitlerowcą, hitlerowcem itd. O czym przekona się, pamiętacie, jeden z Państwa posłów, prawda? Platformy Obywatelskiej, który na rozwisku i tak dalej, prawda? Coś, co mogłoby się wydawać niewinnym stwierdzeniem, prawda? No, dla funkcjonariusza państwa niemieckiego. Stąd ta opłatka tak dotknęła Niemców. No tutaj też inna rzecz, prawda, w okresie no, tych repatriacji przyjdzie Niemiec i zabierze, prawda, no, tutaj całą masę różnych zestawień, prawda, Adolf w tle, no i przedstawiciel pokolenia sądu wojennego, Sztachelnie, prawda, jeszcze z Unią Europejską, no, czyli tutaj już potrójny zło. No tutaj też zestawienie dosyć wymowne, prawda? Autorskie rycie z krzyża, SS-man, Erika Steinmeier, szefowa BDV. Dosyć wymowne. A tu istniało takie stowarzyszenie Powiernictwo Polskie też, prawda? Nie leczy. Tutaj, proszę Państwa, mamy takie zestawienie, to może pomijmy, prawda, ukazujące właśnie tę skalę sympatii, ale proszę Państwa, właśnie tutaj mamy sympatii i antypatii Niemców, to są badania troszeczkę starsze, 2007 roku, jak tylko Państwu przedstawiłem, te najnowsze. No i tutaj Państwo widzicie, które szczególnie jaką sympatią darzą Niemcy, jakie narody, jaką antypatię, prawda? No jest niezmiennie Francuzi, 40%, kategoria druga, mało wyrazista, wszystkie kraje, potem Włosi, potem Hiszpanie, potem Austriacy, potem żaden, prawda, a jak zobaczymy pozycję polskie, czy wcześniej dwa Romanie są żywiące, ale tylko zostały. I proszę Państwa, kraje, które Niemcy szczególnie nie lubią, 2007 rok, no też można się dziwić, że też te dane nie są publiczne, to są z polskiej klasy, prawda, w klasie niemieckiej nie znajdziemy, 23%. No dosyć wymowny. Potem Rumunii kojarzą się z Finlandią. Nie używając polityka korektywnego. Potem, prawda, Wielka Brytania, Francja i Bułgaria. Niechęć do Bułgarów, a Polaków. Mało to dosyć jasne. Teraz z czym się kojarzę, prawda, o Polsce i o Polakach, to są badania starsze. 2004 roku, no Państwo tutaj 2013 też sobie podawałem, tutaj się aż tak wiele nie zmieniło, może one są trochę nie tak mniej wyraziste, ale jeżeli Niemcy słyszą słowo Polska, no to mamy tutaj przede wszystkim Kościół katolicki, ma zbyt duże wpływy w Polsce, 65%, dla nas się to mogło wydawać dziwne, ale dla Niemców to nie zmienił lat, ten element. W Polsce panuje korupcja, nas mogą być dziwne, prawda, no, ale w Polsce brakuje dobrej organizacji pracy, no to mamy klasyczny stary stereotyp Polaka, leniwego, prawda, złego pracownika, powyższy wytrzał. W Polsce niemożliwy jest wzrost gospodarczy, no to ta kategoria raczej mało jest, występuje. No i o Polakach, prawda, tutaj mamy Polacy są pracowani 45%, religijni 74%, życzliwi 39%, nieuczciwi.
to jest właśnie też skala sympatii, prawda? Z kolei w Polsce proszę zwrócić uwagę, jaka jest tutaj zasadnicza różnica, prawda? Czy chciałbyś na przykład tylko za sąsiada, bo opinie Polaków. Na pierwszym miejscu jest Niemiec, prawda? Potem Czech, Słowak, Irlandczyk, Rosjanin i tak dalej, i tak dalej, prawda? Czyli mamy tutaj przykład bardzo wysokiego usługowania, postrzegania tego właśnie pozytywnego Niemca. A Niemcy też na skali sympatii w Polsce sytuują się generalnie też relatywnie wysoko. Proszę Państwa, kończąc, chciałbym zwrócić uwagę, że ta zmiana stereotypów, ona postępuje wolno, ale ma charakter asymetryczny. To znaczy w Polsce mamy do czynienia bardziej dynamiczną i pozytywną zmianą postrzegania naszych zachodnich sąsiadów. Z kolei w Niemczech ten proces nie jest tak dynamiczny jak w Polsce, co nie oznacza, że on nie następuje, ale ta asymetria jest widoczna i w zasadzie w przypadku relacji politycznych i oficjalnych w zasadzie tego ta sytuacja nie występuje. Stereotypy są w znacznej mierze wyeliminowane, natomiast na poziomie przeciętnego mieszkańca Republiki Federalnej one są widoczne. I no, można by się zastanowić, kiedy tutaj ta zmiana nastąpi. No, ona już pewnie następuje, ale moja teza jest następująca, że ona w znacznej mierze będzie zależała od nas i że klucz do dynamiki tych zmian leży w Polsce. To znaczy, im będzie w Polsce następowała wzrost poziomu życia, stabilizacji demokratycznej, stabilizacji gospodarczej, ta różnica będzie się zmniejszała, a granica na potrzeb inni się nie będą, jak kiedyś była granicą również cywilizacji, tym te wzajemne wyobrażenia o Polsce będą się zmieniały, będą ewoluowały na bardziej pozytywne. No chociażby z tego względu, że proszę Państwa, no, stara prawda mówi, że najedzony z tego nie zrozumie, bogaty. Pojednanie między bogatym państwem stabilnym a biednym jest delikatnie mówiąc wątpliwe, ono może się dokonywać na poziomie deklaracji politycznych, prawda, i tak dalej, ale tak w rzeczywistości świadomości przeciętnego mieszkańca nie za bardzo. I w związku z tym te różnice będą się zmniejszały, one się dzieją, tym te wyobrażenie negatywne stereotypu będzie eliminowane, wyparte. Zakończę chciałbym bardzo optymistycznym takim przykładem. Otóż dokładnie tydzień temu byłem w takiej niewielkiej miejscowości Kromach, to jest w północnej Frankfurcie w Bawarii, na północ od Bambergu, znanego tam skąd od osadników z Bambergu, prawda, chodnika, Bambu, prawda, itd. Na marginesie, panie Państwo, historia też zupełnie nie znana, ale jak ja opowiadam Niemcom, że to tylko Polacy, którzy nie zagrożyli, były jasni, ale Niemcy, którzy przybyli do Poznania Wielkopolski, w drugim pokoleniu się polonizowali, się uważali za polskie patrioty, prawda, byli lojalni do dzisiejszych rodzinach, prawda, obywatelami, itd. Wywołuje to wielkie zdziwienie, że ten proces jest również możliwy w drugą stronę. No, to znaczy nie tylko przejmowanie tych wzorów pod hasłem Brupol czy Polin, prawda, ale możliwy jest w drugą stronę. Otóż proszę Państwa, zepsuła mi się nawigacja i przejechaliśmy żoną do tego niewielkiego miasteczka 20-tysięcznego, a tam proszę Państwa, tak na górę, wszędzie są jednokierunkowe te drogi. Miasto urodziwie położone, bo na takim wzgórzu, prawda, struktura takiego miasta średniowiecznego zachowana, nie była zniszczona, prawda. Zresztą miasto leżące na uboczu miasta Łukasza Kranacha, i tam się tym samochodem, prawda, tam mieścimy w kółko, prawda, takich lat, żeśmy zajechali, prawda, już zesterowany, wysiadłem z takim planem miasta, i sobie się pytam, prawda,
numer rejestracyjny był też, znaczy PL tam był widoczny. I no ja tam analizuję to, w czasie nie musiałem mieć tego, prawda? I on podszedł do mnie, tak się, tam się wybiegł, no, się trochę młodszy ode mnie. I mówię, pan co? To ja pana zaprowadzę. No nie zaprowadzę, tylko wsiądę do samochodu i pojedziemy. Świetnie, to dostawię rodzinę, prawda, czyli córkę i żonę, no i wsiądziemy w samochód, prawda, i tam pojedziemy. Rzeczywiście niedaleko, no ale dosyć to wszystko było, jak się wie, czy w mieście można było tam kręcić. No i zajęliśmy, prawda, ja potem byłem obaw, prawda, że za długo nie będziemy schodził i tak dalej, to nie, mówi to tam, takie są takie wąskie uliczki i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, no, a ja mówię, jak się mógłbym panu wdzięczyć za tego. Ja mówię, nie, mówię, się panu wdzięczyć. Mówię, ojciec tutaj miał podobną gospodarkę, tam Polacy pracowali w czasie II wojny światowej jako robotnicy, ja mam dług do spłacenia. No i ja mu podziękowałem, a on zszedł tam do swojej rodziny. Potem rzeczywiście się z tego się bardzo blisko, prawda? Nieproste, prawda? Także i takie, z takimi sytuacjami się spotykamy. Ja zresztą wiem, że nie jakie Państwa doświadczenia, ale ja też osobiście w wymiarze indywidualnym się nie spotykałem z jakimiś takimi przejawami otwartej agresji czy nie. Prawda? Często to występuje wtedy, że no, ta sytuacja nie jest twarzą w twarz. Proszę Państwa, tym być może już przy długim wystąpieniem, chciałbym zakończyć, jeżeli Państwo jeszcze macie ochotę dyskusję, tam jest oczywiście do dyspozycji. Starałem się, proszę Państwa, tylko zarysować tą kwestię. Gdyby Państwo, ktoś z Państwa był bliżej zainteresowany studiem tego opracowania, Polacy nie tych wzajemne postrzeganie, czy takiego opracowania myślowe polskim Polakiem w Niemczech. Polsko-niemieckie stosunki społeczno-kulturalne. Bo ta praca, to moją redakcję, po 8 czy 9 miesiące Niemcy współczesne, 20 lat, gdzie tam próbuję to przedstawić bardziej dokładnie, prawda, na takim materiale empirycznym. I może na koniec, proszę Państwa, jeszcze przypomniałem się taka zabawna historia, już pan ambasador Dzień Byt w Poznaniu, tego ambasadora opowiada mi taką historię, ten słynny Harald Schmidt, który właśnie te dowcipy o Polakach propagował w SAT 1, prawda, też te polonice, które w tej chwili właśnie w obiegu już nie funkcjonują, ale one funkcjonują w internecie. One zostały wyciszone. No więc on też napisał list do tego Haralda Schmidta, pan zaprosił go, żeby no, porozmawiać, to no, przyjdzie pan do ambasady, porozmawiamy i no, jakoś chciałem przedstawić trochę Polskę z innej strony, prawda? Na to on odpisał, nie przyjadę do ambasady, tylko mi ukradł portfel. To była taka może błęda, mało bym powiedział, związana z polityką correctness, ale oddająca czasami pewne odczucia, prawda? Które funkcjonują. Jestem do Państwa dyspozycji, albo patrzę w kierunku organizatorów. Proszę się. Tak, tutaj już chcę się. Można ją wcześniej sobie przedłużać. Ja przepraszam. To znaczy, bo w zasadzie na wszystkie pytania, które miałem w głowie, to pan odpowiedział i to bardzo przekonująco. Czy ja mówię, że taka dygresja, pan dyrektor się decyduje, czy odpowiedzieć, czy jakoś się komentować, czy nie. Mianowicie na początku czerwca byłem w Krakowie na konferencji na różne stereotypy i tam w tej pierwszej debacie jeden z pierwszych głosów zabierał Peter Inge, to znaczy czytał następca Deleciusa. No i posługiwał się tak jak nie wiem, strona, posługiwał się różnymi właśnie grafami, danymi i tak dalej. Tylko, że brzmienie było inne, bo tam wychodziło z tego, że Niemcy lubią Polaków, że Polacy są
tam Zuzannę, bardziej lubię i później drugiego dnia w krakowskim wydatku Gazety Wyborczej, właśnie bodajże z 5 czerwca była informacja też o drudze w Niemczech, prawda? I zresztą tam były głosy na temat, jak wygląda sytuacja w kontekście polsko-czeskim, polsko-niemieckim, polsko-ukraińskim, polsko-litewskim, polsko-rosyjskim. I ze moich Polaków wychodzimy właśnie na drugim miejscu, na Ukrainie nawet na czwartym, czy nawet w Bożydach. Natomiast na Litwie drudzy wśród najbardziej nielubianych narodów po Rosjanach. Także w zasadzie chodziło, że obraz Polski, przynajmniej w tym kontekście, który tam był, prawda, nie było Węgrów i dużo, dużo innych narodów, ale tutaj ten przykład widzę, że prawie nikt nie zauważył, zauważali. Tak po prostu najgorzej właśnie wyglądał ten obraz Polaków na Litwie, można powiedzieć. I czyli ja też wierzę bardziej temu, co Pan przedstawił, bo to jest takie bardzo realistyczne niż to, co pokazał Peter Kiny. Zresztą pewnie mam w swoich, że tak powiem, obowiązkach szczególnych, żeby przedstawiać pozytywny obraz jednego i drugiego narodu, grupy państwa. Natomiast bardzo myślę, że było dobrze otwarty widać w kontekstach. Myślę, że pan profesor pokazywał to w porównaniu tu na przykład z Francuzami, tam z Rosjanami i tak dalej, ponieważ z tego też dobrze wychodzi ta sytuacja, bo na przykład ja tam się zajmuję troszeczkę sprawami polsko-czeskimi i na stereotypów i niektóre są zupełnie dokładne. Znaczy nie wszystkie są stereotypy, prawda? Niektóre to są rzeczywiście odzwierciedlenia rzeczywistości. Czyli tak samo też tam wspominałem właśnie o urodzie Polek, o polskiej gościnności, a z nich niektóre na przykład jak się bada powiedzmy polsko-szwedzkie sprawy, to są podobnie Polacy na to patrzą, znaczy Czesi na Polaków, jak na przykład na Szwedzi czy inni. I jeśli chodzi o religijność, na przykład w Czechach bardzo Polacy głównie widać pod religijność, to tak samo by chodziło. Czyli nie wszystko rzeczywiście jest stereotypem, nie wszystko jest pozytywne czy negatywne, ale niektóre rzeczy, jak mówię, są podobne. I od razu na to, że mi się przypominała książka profesora Rzesińskiego, sąsiad czy grup, prawda, i pan myślę, profesor pięknie pokazał, że idziemy od tego stereotypu wroga w kierunku stereotypu sąsiada, czyli bardziej pozytywnego. Może tyle, nie będę więcej zajmował wkrażać, bo to dla mnie bardzo interesujące i ciekawe, ale myślę, że mniej mistrzam, że ostatnia uwaga, mianowicie o ile na przykład w Czechach, i to też potwierdza to, co Pan mówił, że Polska ma duży wpływ na to, jak jest postrzegana, nawet stereotypowo, prawda? Bo ja też tam potem cytowałem właśnie na przykład powiedzenie kogoś z Czechów jakiś czas temu, że w Polsce jeszcze 20 lat temu, czy 25, było silne morze i ciepłe piwo, prawda? Może zostaje takie, jakie było, natomiast ciepłego piwa już nie mają, że kultura picia piwa, prawda, jest inna. I to jest z punktu widzenia Czesy, prawda? Przez piwo, przez autostrady i te sprawy. Czyli nie mówię wydać przez samochody, bo na nich to jest ważne samochody, prawda? I może to by było taka sentencja, czy pytanie do pana profesora, mianowicie o ile dla Polaków jest ważna wolność, to też było w tym czeskim stereotypie, to jest widać i ta dualność, prawda, elity i masy, to dlaczego ważna jest prawda, prawda? Takie pojęcie jak Polacy wolność, dlaczego prawda, patoczka, hawal i tak dalej, co dla nich sobie się jest jeszcze jakieś takie pojęcie, względnie kategoria najważniejsza. Dziękuję bardzo za ten pański refleksje interesujące. Proszę Państwa, no, a propos tego wystąpienia Kierna, no to oczywiście można mówić jak tą szklanką, prawda, że do połowy pełna, do połowy pusta. Ja starałem się no, ukazać właśnie ten fenomen tej pewnej wolnej zmiany. Znaczy, że ona następuje, ale ona jest niewspółmierna do tej procesu dynamiki, zachodzącej w naszym kraju. I też starałem się Państwu przedstawić te pewne uwarunkowania historyczne, bo teza moja niestety jest taka, proszę Państwa, że to pisze, to jest związane właśnie ze stereotypem długiego trwania, że dopóki ta sytuacja polityczna jest okej, w porządku, tak jak na przykład teraz, prawda, to te dawne uczestnictwa jakby uśpione, one nie funkcjonują, one się nie wyrażają, nie artykułują, ale gdyby doszło na przykład do zmiany jakiejś zachodniej władzy w Polsce i następuje grupa polityków, które stosuje retorykę antyniemiecką, to też przerabiają, to dosyć łatwo jest zinstrumentalizować. Ja mówię o tym, że już tutaj dacie Państwo tą zagrywkę, prawda?
temacie, czyli zdrajcą narodu. Ta kalka ona znalazła zastosowanie. I tu jest istnieje niebezpieczeństwo, że w sytuacjach konfliktowych, czy w sytuacjach właśnie drastycznych, te uprzedzenia, te negatywne stereotypy, one mogą podszyć. Jeżeli klasa polityczna nie społeczeństwo obywatelskie nie stara się eliminować tego niebezpieczeństwa drugiego faktu, żeby to dostarczać argumentów, żeby osłabiać te negatywne stereotypy, żeby je wypierać ze świadomości społecznej. Prawda? Chociaż no, nie ukrywajmy, wiele tych stereotypów jest też wiele tam. Racjonalne jądro pewnych ocenach tych narodów. Oczywiście można bardziej instrumentalizować, to przerysowywać, ale coś w tym jest, byśmy powiedzieli, prawda? Tak jakbyśmy zerknęli na autostereotyp Polaka i też chcieliśmy trochę pobić w piersi, to też nie tylko pozytywne rzeczy byśmy sobie dostrzegli. W związku z tym tutaj jest istnieje pewne, moim zdaniem, niebezpieczeństwo, i że te demony, one mogą być uruchomione. W związku z tym na przykład nie dziwię się koledze Ingenowi, zresztą Polski i tak dalej, który, jeżeli jest w Polsce, no to stara się pokazywać tą pozytywną stronę, prawda? Że no, Niemcy się zmieniają, że to jest ok, prawda? W porządku. Też akceptuję. Ja postanowiłem wybrać tą drugą stronę, prawda? Żeby pokazać, że pomimo, że te zmiany zachodzą, to one zachodzą wolno, że w świadomości społecznej jeszcze te pokłady, i o tym świadczą no, nie moje tylko badania, ale te badania, które są prowadzone na punkcie reprezentatywnym, że te pokłady, one funkcjonują. Prawda? I że no, to jest ważne zadanie, również polityczne, czyli ważne wyzwanie w tym procesie porozumienia polsko-niemieckiego, żeby stwarzać takie warunki, żeby te stereotypy eliminować jako taką hipotekę na przyszłość, gdyby doszło do jakichś zadrażeń, co, jak pokazuje historia, bo nie wiemy, co będzie za 10, co 20 lat, prawda? Żeby one, te demony się nie obudziły, żeby one nie doprowadziły do no, zakłócenia tych procesów. A propos, proszę Państwa, aczkolwiek oczywiście tutaj jest też no, właśnie duże pole do oddziaływania. Proszę Państwa, przypominam sobie, przyjechała taka ekipa telewizji słoweńskiej do Polski. Nagrywali taki film dokumentalny o przemianach w Polsce jako taki pozytywny element, między innymi przed Euro 2012, no, Jugosławii. No i oni przyjechali do Polski, prawda, no i też się zwrócili do mnie i no, chciałem to ustawić, chciałem powiedzieć, no dobrze, to nie mam problemu. Ale oni mówią, wie pan co, a jaki można by klucz znaleźć i tak dalej, to przedstawienia Polski. No to ja mówię, proszę pana, ja mogę panu też podpowiedzieć taki klucz, jak mi powiedział jeden z reporterów niemieckich, że w tych reportażach o kraju no to można tak to zrobić, że można przedstawić kraj kwitnący, dynamiczny, piękny, prawda? Na przykład przeprowadzić wywiady z Warszawy, z młodymi ludźmi, którzy pracują w korporacjach, do klubów itd. Ale można też znaleźć takie miejsca, gdzie ten obraz będzie zgoła inny. Że kraj się sypie, kraj się wali itd. I oczywiście no, to też w znacznej mierze zależy od tego przekazu, tego pomysłu, w jakim sensie, w jakim kierunku się chciałoby ten kraj przedstawić. Czyli można zawsze znaleźć albo jedne, albo drugą część argumentu. I to jest też w jakiś sposób też odpowiedź na no, możliwość różnego rodzaju akcentowania czy przedstawiania tych procesów. Proszę Państwa, no, tak, tam jeszcze jedna historia z własnego doświadczenia. Otóż jak też z naszego punktu widzenia i pokoleniowego te zmiany się zmieniają. Otóż, proszę Państwa, ja kończyłem trzeci liceum, jak podczas imienia Marcina Kasprzaka, to jest tutaj na Strzele,
angielskiego i niemieckiego. I jak dyrektor się spytał, prawda, kto się chce uczyć angielskiego, no to 90% się zgłosiło, że chce się uczyć języka angielskiego. No ale było dwóch nauczycieli z angielskiego i dwóch z niemieckiego. No i trzeba było jakoś to podzielić trochę inaczej jak obecnie, prawda, dzisiaj mamy podmiotowość ucznia i tak dalej, i tak dalej. To jest na inne czasy, ale dyrektor na aula zebrał wszystkich uczniów, prawda, w klasy A, B, C i D i powiedział, klasa A i B to będzie się uczył angielskiego, a C i D niemieckiego, do tego nie ma dyskusji. Prześpieszy, prawda? Ja wtedy odebrałem tego wielką krzywdę, bo musiałem się uczyć języka niemieckiego. Wynikała ta krzywda z dwóch elementów. Interesowałem się muzyką rockową, big-beatową, jak to wówczas się nazywało, prawda, i cała atmosfera była w języku angielskim, prawda? A po drugie miałem brata starszego, który też chodził do szkoły i znał język, też się uczył angielskiego, liczyłem na niego wsparcie. Natomiast w rodzinie nie znał tego języka. No dobrze. I ten mój kolega, z którym też byli, wszyscy byli bardzo bankotni z tego powodu, ale dyrektor jego to nie interesuje, bo to zmieni szkołę, a klasy musi być porządek, coś musi być tam w trzecim zakładzie, bo to nie było. Ale nieważne, że i wracamy do domu z moim przyjacielem. Zmierzam do Szwecji, czyli w dawnym placu Młodej Gwardii Obecnicy Latajskiego, prawda, przechodzimy tam do domu, mówimy tam jego babcia, starsza pani. I tak patrzy na nas, mamy takie miny, mamy nie tęgie, prawda. Ja popsy, mówię, co się tam stało? A my, ojej, tam mamy coś pecha, tamtego musimy tego niemieckiego się uczyć, prawda. No to zaraz. My, Polacy, musimy się znać dwa języki. Języki naszych odwiecznych wrogów. To jest rosyjski i niemiecki. My się uczycie niemieckiego, rosyjskiego. I to jest w porządku. Angielski, francuski nauczycie się potem. Nie ma znaczenia. Przyznam szczerze, że tą argumentację, jak ja potem przeszedłem, trochę się dziwiłem, prawda? No, ale potem stwierdziłem, no, coś w tym przekazie pokoleniowym chyba jest. Starszego pokolenia, prawda? Która zresztą na koniec starsza pani zagrała, prawda? Po raz pierwszy słyszałem Mętlitwę Dziewicy, prawda? Pani Arminie mówi, usiądźcie, mówi chłopcy, ja mówię Mętlitwę Dziewicy, mówię, zatrzyma, o Boże, daj mężę, o Boże, daj męża. I nie przejmujcie się, prawda? W tej chwili sądzę, że raczej byłoby to mało prawdopodobne, żeby ktoś tak argumentował nauką, konieczność